Hej, cześć, witajcie w trzecim odcinku Stellaris na modzie na Star Trek'a i właśnie zacznijmy tym, że totalnie zapomniałem o sektorach, które mógłbym stworzyć nie roszczenia, tylko sektory. Zacznijmy, może, od stolicy. Udało się większość planet w sektor wrzucić, nawet gubernatorów mamy. A ja o tym totalnie zapomniałem, wspaniale. A to zawsze zbustuje nam produkcję i tak dalej, więc trochę zasobów traciłem. Tak po prostu. No ale co tam? W... w ostatnim odcinku powiększyliśmy nasze imperium, ale jak widzicie, gospodarka nie trzyma się zbyt dobrze, więc będzie trzeba sobie z tym poradzić. Też mamy słabą stabilność na tej planecie. A to głównie spowodowane jest dewastacją, którą niestety te floty spowodowały. Tych rodów gwiezdnych, flotę już na piratów wysłałem, więc tym się zajmiemy. Dalej nie mam pojęcia, czy ten magnesite to mogę już zbierać, czy nie mogę. No nie wiem, dowiedzmy się. Więc jeżeli uda się teraz w miarę ustabilizować. Tą gospodarkę będziemy mogli wrócić do podbijania, czyli do tego, co Klingonie chyba lubią najbardziej. To po pierwsze, a po drugie ktoś tam mówił, żebym nie kaleczył języka, nie używał tych słów takich jak emenitisy. No nie wiem, mnie tam się podoba używanie takich słówek, bo wydaje mi się to nieco zabawne, po pierwsze, a po drugie... Nie chcę mi się często słuchać, nie chcę mi się często szukać polskich tłumaczeń, takich jak udogodnienia, bo jest to słowo, którego używa się dosyć rzadko. A jako, że bardzo dobrze znam, a jako, że dosyć dobrze znam angielski i gram zawsze w Stellaris po angielsku praktycznie, to jest to dla mnie totalnie naturalne nazywanie rzeczami tak, jak się nazywają. Więc oficjalnych tłumaczeń polskich często nawet nie znam i muszę sobie je szukać na internecie, żeby nie mówić za każdym razem inaczej. Ale postaram się jednak mówić wszystko po polsku, żeby nie było. Właśnie, trzeba przyspieszyć czas, bo na jedynce to do niczego nie dojdę. Co to w ogóle jest? House of Mog HQ, ciekawe. Aha, dobra, to jeden z tych y, gwiezdnych rodów zbudował sobie. I ona troszeczkę zabiera tych zasobów, ale w sumie to tyle co nic. Zastanowię się, czy mogę je ulepszać. Mogę. I to będzie mnie kosztowało 75 tego specjalnego zasobu, który nazywa się duranium. Jako, że duranium chyba dostateczków nie potrzebuje, prawda? Tak, nie potrzebuje to mogę się spokojnie zająć ulepszaniem. Zostawimy sobie trzy shipyardy. Natomiast y, będziemy mieli tak. Naus shipyard. jidia. Czemu ja chcę zrobić z tego shipyard? Nie potrzebuję więcej shipyardów. To będzie naval depot. Tutaj będzie shipyard. W Konos już jest shipyard. I w Gorn będzie znowu Naval Depot. Oho, brakuje mi już żarcia. To głupio, bo sporo tracę, jeżeli pozwalam na takie braki w zasobach. W tym momencie powinienem zająć się troszeczkę bardziej również technologią, więc jako, że tutaj mamy dwóch specjalistów, to pytanie, czy mogę im dać technologię? Nie, tutaj już mam budynek technologiczny zrobiony i minerałów mi teraz brakuje. Sprzedajmy co się da, bo widzę, że będę potrzebował kupywać mnóstwo zasobów. Nawet może stopy będę musiał sprzedawać, żeby utrzymać całe to państwo w ogóle w kupie. Co my tu mamy? No tak, najszybciej supply'e tracę, ale to dlatego, że mam ich mało, więc kupmy ich sporo. Jak y jak widzicie, dewastacja zmniejsza produkcję tej planety o połowę, więc to powinno się troszeczkę ustabilizować po tym, jak po tym, jak dewastacja tutaj spadnie, jak odbudujemy infrastrukturę tych planet. A póki co, rzeczywiście będę musiał stopy sprzedawać. Niestety brakuje technologii zwiększających produktywność, więc to, to też trochę boli. Gospodarkę. Technologia nie jest zła, więc nie muszę się tym jakoś bardzo przejmować. Niby 47 lat gry już minęło, więc 500 technologii w tym momencie to już nie jest aż tak dobrze. Ale sądząc po tym, że wszystkiego mi brakuje, może nie będę więcej w to pakował na razie. To chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Tak, na... tak samo, floty muszą niestety na razie się uspokoić. Nie mogę ich ulepszać, bo mnie na to nie stać. Oho, kto nam zmarł? Envoy. A, no to nie ma znaczenia. Oho, ci są dokładnie tak samo silni jak ja. Mają 1000 diplomatic weight'a, a ja mam 1240. Więc nie jesteśmy najsłabsi. Oho, mamy rywalizację od Husnoków. Czy mogę wam rywalizację też zadeklarować? Mogę, więc zróbmy to. To daje nam dodatkowe wpływy, których nie potrzebuję, bo mam ich bardzo dużo. Ale w takim razie zróbmy sobie roszczenia, skoro mamy wpływy do wydania. Ci goście i tak mnie nie lubią, więc zrobienie roszczeń na nich to jest sensowna rzecz. Wydajmy powiedzmy coś koło. Nie na was, tylko na tych gości tutaj. 500 o. Na razie. Później wydamy więcej, jak będę miał. Mamy nową tradycję. Możemy wziąć następny perk. Byłoby miło, gdyby było coś gospodarczego, co by spowodowało, że że, że że się poprawi troszeczkę moja ekonomia, byłoby miło. No dobra, nie ma tu nic tak fajnego i się zastanawiam teraz, weźmy aesthetic living, bo to spowoduje, że będziemy używali mniej amenitiesów i mniej domów. Dzięki czemu troszeczkę produktywność powinna się poprawić. Może jakieś 2-3%. Zobaczmy zresztą na przykład na żarciu. Tak, ze 108 deficyt spadł do 105. Czyli coś się tam zmieniło. Następny envoy nam zmarł. Co jest? Protection racket? A no, tą planetą rządzą kryminaliści w tym momencie. I co z tym zrobić? Czy mogę coś z tym zrobić? Potrzebuję chyba więcej oficerów. Tutaj. policyjnych. Najszybciej się żarcie skończy. No kurde, jak się tak traci wszystkie minerały. Jak się traci wszystkie prawie zasoby po kolei, to za chwilę nie będę miał co sprzedawać, co kupywać. Najgorsze w tym jest to, że za każdym razem, gdy robi się więcej populacji po to, żebym mógł więcej produkować, to oni zaczynają potrzebować więcej żarcia. Już prawie pozbyliśmy się dewastacji na szczęście. No dobra, z energią wyszli... Z energią wyszliśmy na plus, minimalnie, ale jednak. Skąd się tu wie, że... A dobra Tutaj zacznijmy produkować. Aha, więcej żarcia. To jest najbardziej potrzebne. Tutaj już produkujemy całe 27 żarcia. Więc zróbmy go jeszcze więcej, ale do tego potrzebuję minerały, których muszę kupić. Ulepszymy w ogóle to, co już tu jest. ok chcą ambasady? Niech będzie. Gdzie oni w ogóle są? Saurian League, czy jak to się tam nazywało? Nawet nie wiem. A, tu są, dobra. Czy są oni jakoś specjalnie słabi? Nie mam pojęcia. Moja, większość z moich sąsiadów powinna być teraz dosyć słaba poza tymi tutaj Akamarianami. Oni są na podo bardzo podobni. No, żarcia brakuje, to ważne. Sprzedajmy prawie półtorej tysięcy stopów. Szkoda mi to robić, ale nie ma innej opcji. Znowu mamy jakąś epidemię. Hmm. Dobra, najbliższy naukowiec niech się tym zajmie. To powinno przejść sprawnie i bez żadnych negatywnych konsekwencji. Suliban Kabal nie może być już moim rywalem. A, mamy oficera, który idzie na emeryturę. Moglibyśmy wybrać parę rzeczy, co z nim zrobić. Albo zostanie nauczycielem gdzieś tam na naszych planetach, będzie nauczał nowych oficerów, dzięki czemu nasze armie będą silniejsze, albo nie pójdzie na emeryturę i dalej będzie służył, dzięki czemu dostaniemy szczęście, apki, statków i troszeczkę więcej oficerów, albo może zwyczajnie. Pójść na emeryturę i to nam da 250 wpływów, które ogólnie są fantastyczne, ale w tym momencie bardziej się to szczęście przyda, dzięki czemu troszeczkę nasza sytuacja gospodarcza, która dalej jest beznadziejna, będzie poprawiona. Zobaczmy, czy wy możecie być moim rywalem. Nie w tym momencie, nie mam pojęcia czemu, pewnie dlatego, że musimy pogarszać relacje z nimi i dopiero teraz będziemy mogli im właśnie rywalizację wypowiedzieć fantastycznie. Co tu się stało? A pewnie niezależny system zajęty przez bandytów y, został przejęty przez Akamarian. Dokładnie. Znowu, znowu mamy sy Mamy sygnał ratunkowy. Wyślemy tam flotę. Bo się zdarza, że to często są piraci, którzy próbują nas wikiwać. Ale ja taki głupi nie jestem. Jeśli to jest naprawdę system. Jeśli to jest naprawdę sygnał ratunkowy, to zawsze można ich y, flotą militarną uratować i tak. Natomiast dzięki temu nie damy się złapać w pułapkę. O, i udało się wyleczyć epidemię. Fantastycznie. Dalej technologię poprawiamy. To wy możecie teraz tutaj technologię wzmacniać? Nie, tutaj nie ma żadnego budynku technologicznego, a tutaj w Iridi pewnie jest. Dokładnie, tutaj jest technologia produkowana. O, mamy chyba nową osobę, którą moglibyśmy wyrekrutować. Commander, wydaje mi się, że to jest. Hmm, zobaczmy zresztą. Aha, jest admirałem. I cechy ma 3. Strike crafty. To jest średnio przydatne. To jest też średnio przydatne. A to jest totalnie nieprzydatne. Więc no nie jest on taki świetny jak myślałem. Więc nie będziemy go brać. A w stolicy tracimy 20% wartości handlowej przez przestępców. Jakim cudem? Przecież już mamy 0 crime'u tutaj. Te eventy powinny znikać. Co za bzdura, no fantastycznie, miła gro, jak zwykle yy, bardzo mi pomagasz. Natomiast co my tutaj mamy? Aha, uratowaliśmy statek, który przewoził jakieś minerały. I możemy albo wziąć te minerały od niego, albo podziękować i nic nie brać, za co zyskamy jedność. Myślę, że jednak wezmę te 500 minerałów, bo mi się bardzo przyda w tym momencie. Aho, na szczęście mamy miejsca hydroponiczne, które możemy zbudować. Na szczęście mamy farmy hydroponiczne, które, mo które, które możemy na stacjach budować, więc natychmiast to zrobię. Aho, mamy jakiś relikt, który byśmy mogli za 100 zł kupić, więc zróbmy to. Przekonajmy się, czy warto. W tym samym czasie pobudujmy więcej tych hydroponicznych farm na stacjach, bo... Bardzo tego potrzebuję. Mamy rywalizację od Dynastii Krayos, którym wcześniej my wypowiedzieliśmy rywalizację, więc to standard. Mamy statek konstrukcyjny i tak rzeczywiście ten Magnesite możemy wydobywać. Aha, mamy nowy Rud Klingoński, który przed chwilą powstał. Jest to rud Gowron. Zobaczmy, ile ich już mamy. 8. Z czego właśnie ten Rud Gowron to jest jedyny, który nas nie lubi. No, ale jest on jak na razie malutki, więc nie muszę się nim przejmować. Ewentualnie Rud MREK mógłby dostać więcej ziemi, bo ma tylko 40%. A teraz tych opinii potrzebuje bardzo, bo opinie zwiększają produkcję również, więc nadają im jakieś systemy. Na przykład, na przykład jak będzie to ten Epsilon Hydra, Alpha, Mono Cero, coś tam i CT Alpha. Ważne, by tylko im stolicy nie dać. I teraz mają 60%. Fantastycznie. Znowu brakuje żarcia i minerałów. No i niestety, znowu trzeba sprzedać stopy, żeby mnie na to było stać. Ale za to już wkrótce będziemy mieli więcej farm hydroponicznych. Dzisiaj taki odcinek głównie ekonomiczny, bo jak widzicie. Jakbym chciał jeszcze więcej się bić ze wszystkimi, no to niby mógłbym wygrać z nimi wojnę, ale co to by było za zwycięstwo, gdybym miał później totalnie zbankrutować i moje państwo byłoby łatwym łupem dla każdego woku, gdyż moje floty nie byłyby w stanie się utrzymać. Dobra, teraz weźmy. Co to daje? Więcej oficerów. Tańsze usuwanie blokersów. Zmniejszone maintenance baz gwiezdnych. Zmniejszone influency potrzebowane, żeby je zbudować. I zwiększona ilość możliwych posiadanych baz gwiezdnych. Zwiększona prędkość zdobywania Intelu. No i co to daje? Szybsze tworzenie kolonii. I więcej dystryktów. To się nie przyda za bardzo dyplomacja home territory fire rate zwiększone o 25% kusi, bo przeciwnicy w tym modzie bardzo lubią atakować i grać ofensywnie, nawet jeżeli są słabsi ode mnie, więc w razie czego gdyby ktoś był silniejszy, to mogę ich wprowadzić w pułapkę zawsze, zawsze, ale to się raczej przyda w konfrontacji z borgami i tak dalej, więc mogę na razie tego nie robić. To jest de facto Drzewko naukowe, ale większość rzeczy, które zwiększa nie są mi potrzebne. A dominacja? <gryw> dominacja też nie jest mi potrzebna. Dobra, chodźmy z tą dyplomacją, bo te wszystkie drzewka są teraz już totalnie bezużyteczne. Większość z tych, duża część z tych drzewek zauważyłem, że została znerfowana z base game'u i na tym modzie żadne drzewko nie jest naprawdę jakieś bardzo dobre. A trochę szkoda. Tutaj mamy mnóstwo przestępstw, ale kraj już też spadł do 4%, więc nie jest źle. Na stolicy mamy 0%, więc te. Te rzeczy powinny zacząć znikać. Powstała jakaś koalicja koło nas, co jest niezbyt fajne. A Kamarianie weszli w koalicję z. W sumie nie wiem kim. Do gwiezdnej ententy z Zjednoczonymi Planetami. O Boże, co za bzdura. No dobra, będziemy musieli podbijać kogoś innego i to dosyć szybko, bo inaczej ta federacja się tutaj rozpłynie i wszystkich popodbija, wszystkich zjednoczy. Co tam tracimy? Brizen Nitrate. Zobaczmy, gdzie tego Brizen Nitrate to jakoś specjalnie dużo używamy. Tutaj jest jeden taki dy dystrykt. Właściwie jest tylko jeden dystrykt, który to zużywa. Dobra, popsujmy go, żebyśmy nie tracili tego, bo to jest wartościowe. I zamiast teraz ulepszać te hydroponiczne farmy, będę musiał otworzyć nowe. Pobawiłem się troszeczkę designami stateczków i będziemy mogli teraz troszeczkę większą flotę zbudować. Hmm. Chociaż naj... najpierw każmy ulepszyć to, co już jest, to zajmie 500 stopów w tej flocie i... 1300, w tej już niedługo wychodzimy na plus, również z minerałami. Wtedy zostaną na minusie już jedynie jednostki żarcia, i będziemy mogli zacząć y, powiększać flotę. Chciałem tutaj y, zdobyć y, pojedynczy system, wygrać y, taką, jakby nominalną wojnę z bardzo słabym przeciwnikiem, tylko po to, żeby jednak jakiś podbój był. No, ale mój cel niestety dołączył do gwiezdnej ententy, i teraz to jest za bardzo niemożliwe, bo coś mi się wydaje, że Zjednoczone. Zjednoczona Federacja Planet jest sporo potężniejsza ode mnie. Zresztą na mapie jest całkiem spora, jak widzicie. Tym bardziej, że w tej Entencie znajduje się dodatkowe jeden, dwa, trzy państwa. Tutaj też jest Zjednoczona Federacja i jeszcze ma paru tych takich mniejszych wasali, którzy też pewnie mają z flotę po 2000, więc zawsze trochę dodają do tego sojuszu. No więc totalnie to raczej nie mam szans, przynajmniej na razie. Tą flotę kazałem ulepszyć, co to jest? Husnokowie robią klejmy. Kto to są husnokowie? A, to oni są. Czemu oni robią sobie klejmy? Nie mam pojęcia. A, bo oni są tutaj już moim sąsiadem, no dobra. Ale nie damy im e, łatwego zwycięstwa łatwej wojny, w ogóle im zresztą nie dam. Żadnego zwycięstwa. Widzę, że te stateczki znowu się ulepszyły, więc znowu można kliknąć ulepszanie i to następne 900 stopów zajmie, ale jak widzicie, zyskuję ich 100 miesięcznie, więc źle nie jest. Eee, mam inne rzeczy, które mogę sprzedawać, żeby zyskiwać kasę na kupno żarcia w tym momencie. Populacja będzie się jeszcze zwiększała, więc jeszcze więcej żarcia zacznę produkować już niedługo. Natomiast ja zechcę sobie zaatakować kogoś. Prędzej czy później. Do tego żółtego państwa i tego tutaj, do krajosów, wrzuciłem szpiegów, co powinno spowodować, że Fog of War z nich już niedługo zniknie. Chociaż nie mam szczerze zielonego pojęcia, jak długo to zajmie, ale moglibyśmy spróbować gaderować. Moglibyśmy spróbować zdobyć informacje na nich. Dobra, rozpoczynamy tą operację i być może się uda. Być może to przyspieszy zdobycie e, informacji na temat ich terytorium. Tak samo tutaj. To zabiera tylko 200 energii, więc jest dosyć tanie. Natomiast władca nasz zmarł i będziemy mieli teraz wybory, w których nie będę brał udziału. I kogo mamy? Wybraliśmy kanclerza Emreka, który jest e, uczonym więc. Zwiększa to prędkość badania anomalii, co się nie przyda wcale. Zwiększa też produkcję żarcia, o! I przyspiesza rozwój populacji. Dobra, to jest bardzo genialne. Agendą jest y, zwiększenie gospodarki, więc będzie produkował więcej energii wi i to też jest wspaniałe. Ma czwarty poziom, ale jak widzicie, poziom y, jest tylko. Jak widzicie, od poziomu zależy jedynie. Długość trwania edyktów i przyrost jedności, więc tutaj mógłbym mieć nawet poziom pierwszy i nic by się nie stało. A, i flotę mogę trzeci raz w kolei już ulepszyć, a przynajmniej tamtą. Nie tą. Natomiast która z nich jest mniejsza? Ta pierwsza jest... Chociaż siłę mają bardzo podobną. Ale dodajmy tutaj yy, Raptora, czy tam Raidera Wielkiego Rodu. Dodajmy takie dwa do floty i raptora wielkiego rodu, które dodamy, natomiast trzy i ta flota już będzie kosztowała 3000 stopów więcej. Ale raczej na razie nie będę potrzebowała więcej. O, naukowiec zmarł w statku naukowym i mamy nowego geniusza. Genialnie, dosłownie perfekcyjna opcja. Niech on tutaj dalej y, po. Produkuje więcej technologii. Oho, co to jest? Czekajcie, ten sektor nie miał przywódcy. Tak, ten sektor nie miał przywódcy. Więc tak, najlepszego przywódcę wrzucimy do sektoru głównego, bo on produkuje najwięcej. Więc to jest najważniejsze. Co tam mamy? Event związany z zbieraniem informacji na temat Sona Command. I udało się, zdobyliśmy więcej informacji. I zobaczcie, teraz mamy yy, wiadomości na temat dużo większej części ich państwa. O, i brakuje mi żarcia, i brakuje mi minerałów. Sprzedajmy troszeczkę złota, nawet większość. Sprzedajmy jakiś inny losowy krab, na przykład to. I kupmy też minerały. Suppliesy na razie tracimy masywnie, ale to właśnie przez te. Braki w żarciu i minerałach, więc to się uspokoi za miesiąc. No właśnie. Teraz możemy porobić znacznie więcej roszczeń na nich. Na wszystko, co się da. Przynajmniej tutaj w tym terenie. Na północ iść nie będziemy, bo tych systemów będzie bardzo trudno bronić. Ale tak, oni powinni być dosyć podobni do mnie, mają 2000 siły, z czego. Z populacji 500, z ekonomii 500, czyli zostaje 1000 na całą resztę. Ja mam 1500. Jeżeli uznać, że z technologii mają tyle samo co ja, to musieliby mieć naprawdę bardzo dużo we flocie, ale trochę trudno mi w to wierzyć. Natomiast jeżeli tak, to ja wrzucę do drugiej floty kolejne dwa Raidery Wielkiego Rodu i trzy Raptory Wielkiego Rodu, nawet cztery. Dzięki czemu moja flota również będzie sporo potężniejsza. Po pierwsze, nie chcę, żeby oni mnie mogli zaatakować. Mamy terraformację. Już to się przyda, bo jak widzicie na tych niektórych planetach, na których mamy mnóstwo Klingonów, to habitability jest 75%. Chociaż czekajcie, jakie habitability mają Klingonie w ogóle? 80, 60, 60. Aha, czyli są całkiem nieźli. A to jest fajne. Jeżeli jesteś fanem klimatu takiego średniego, to na pozostałych dwóch klimatach będziesz miał po 60%. Natomiast, jak jesteś fanem klimatu radykalnego, to na tym średnim będziesz miał 60%, ale na przeciwnym już tylko 40%. Więc klingonie de facto mają bardzo dobrze tutaj. Dzięki czemu ta terraformacja aż tak dużo mi nie da, no ale. I tak y, będzie dosyć przydatne. Natomiast mam widzę nowych bezrobotnych, których mogę wykorzystać do produkcji jeszcze większej ilości żarcia czy minerałów. A to się bardzo przyda. Powoli zaczynamy wychodzić z tego mega deficytu. A, mamy problem. Bo tu był jakiś taki szereg eventów, w którym naukowcy zauważyli, że coś tam, ludzie czy ktoś tam inni modyfikowali się genetycznie i że byli nawet silniejsi niż wojownicy klingońscy, przez co nasi naukowcy się zezłościli i też chcieli tak mieć, ale jak widzicie, ja dałem im sporo kasy na to i wszystko zepsuli. Więc moglibyśmy olać to, bo jedyne zmiany jakie się udało zrobić to kosmetyczne. Albo zniszczyć całą kolonię, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić, więc. Spróbujemy ich później wyleczyć. I zobaczmy, czy oni się naprawdę zmienili. Nausikan. Nie no, Nausikanie już byli wcześniej w galaktyce, więc to nie są oni. Ja tutaj nie widzę żadnej zmiany, wszystko wygląda tak samo. A gornów było tylko 67, 67. A gornów było tylko 67, chociaż nie. Właściwie to było ich trochę więcej. Tyle, że. E, część z nich na pewno uciekła jako uchodźcy w momencie kiedy ich podbiłem, bo tak to działa. Dobra, tu też więcej minerałów możemy zacząć produkować fantastycznie. Zobaczmy, czy nasze imperium wygląda teraz inaczej. Rzeczywiście usunęliśmy te garby na głowie sobie przypadkiem. I wyglądamy teraz jak ludzie prawie. Mamy też market galaktyczny. W ogóle tutaj nie ma społeczności galaktycznej, albo po prostu nie jestem jej częścią. Chyba jej nie ma. No cóż, no dobra. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Oho, niestety, wirus zaczyna jeszcze gorzej działać. Być może jednak było zniszczyć tą kolonię. Bo teraz tracimy 10% szczęścia. A gospodarka nie, nie jest w najlepszej formie. Znaczy, podbudowałem potężnie moje floty, więc nawet jak dojdzie do jakiejś wojny domowej, e, to powinienem to wygrać i fantastycznie rozpoczęły się jakieś wojny. Aha, rzeczywiście, część z rodów jest teraz wroga dla mnie, ale jak widzicie, te floty różnych wielkich rodów są dosyć podzielone, więc. Mm, nie powinno to być problemem. Chociaż ta flota straciła połowę siły i ta też straciła połowę siły. Ale ból w dupie. Ale ich floty i tak są na tyle małe. No i jeszcze admirałowie też kurde zdradzili, więc mamy. Wojnę domową? Ktoś pisał w komentarzu, że jeszcze wojny domowej nie ma. Yy, no to teraz jest. F fantastycznie. Ale na szczęście uda nam się ją wygrać dosyć łatwo. Aha, od razu ją wygraliśmy. Super. Szkoda tylko, że moje floty, które tak drogo budowałem, zostały w połowie zniszczone i ich nie zyskałem od nowa. Super. 6000 stopów poszło się... poszło w nieistnienie. No fantastycznie. No dobra, będziemy musieli następne dziesiątki lat czekać, podbudowując gospodarkę i tak dalej, żeby zaatakować Sona Command, bo oni są lepsi technologicznie ode mnie. Są niebezpieczni. Muszę się ich naprawdę pozbyć, bo inaczej... inaczej będzie źle. Co ja gadam, ponad 10 tysięcy 10 stopów straciliśmy. O Boże, i nie mogę ich kupić, bo kasy potrzebuję do zupełnie czego innego. Wyślijmy naukowca na misję badania przestrzeni. ok? niech będzie. I zobaczmy, czy ten gatunek. No ci Klingonie teraz zupełnie wyglądają jak ludzie, bo żeśmy się przypadkiem... Zarazili wirusem genetycznym, który miał nas ulepszyć na wzór ludzi, a wyszło jak zawsze. Spróbujmy też u Sona Komandów zyskać jeszcze więcej informacji. Chciałbym wiedzieć, czy ich flota nie jest przypadkiem dużo większa od mojej, czy tam dużo potężniejsza. Bo nie ma sensu z taką ekonomią iść na wojnę z kimś, kto jest sporo potężniejszy. Sam nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Że budowałem te większe floty, które i tak zostały udopione. No cóż, najważniejsze, że Sona Command nie jest w Federacji. Ewentualnie na wschód będziemy mieli innych tutaj. Inne państwa do pokonania, które są sporo słabsze, więc w razie, gdybym nie miał szans Sona Command, to się zdecyduję zaatakować jednak na wschód, a później na południe. I tych Husnoków pokonać. Oni też pewnie są dosyć potężni, tak samo jak y, oni. Troszeczkę poczekałem i w sumie się teraz zastanawiam pomiędzy atakowaniem kogoś, na przykład Sona Command, którzy dalej są potężniejsi, więc może jednak to nie jest taki dobry pomysł, a y, czekaniem i ulepszaniem swojej technologii, bo jak tutaj zauważyłem, jak Romulanie są potężni w porównaniu do, do mnie, no to... Ba bardzo zabawne na pewno na pewno dobrze mi idzie Kurwa ile oni tych kolonii tutaj mają okay. 27 przynajmniej o tyle dobrze że mnie lubią i gwarantują moją niezależność więc yy, nie będę bity z dwóch stron pomiędzy nimi a federacją planet chociaż z drugiej strony jak widzicie federacja planet jest tak jakby pomiędzy nami więc o tym nie muszę się przejmować więc wiecie co? Jednak na pewno czekać nie będę i nic nie robić. Podbijemy sobie krajos. Oni powinni być dosyć słabi, oni są na pewno słabsi ode mnie. Gdzie są armie moje? A, na planecie są, okej, okay, dziwne. Nie pamiętam, żeby im, im kazał wylądować, ale najwyraźniej tak było. Duża część ekonomii, jak widzicie, jest już w miarę normalna. Zainwestowałem troszeczkę bardziej również w technologię, ale tylko troszeczkę. No ale technologią jesteśmy mega za e, Romulanami, za również Sona Command. Więc te boosty jają, jak na razie, dają naprawdę gigantyczne ilości przewagi. Oni nie mają żadnych sojuszników, więc podbijmy, co się da od nich. Od razu mamy dwie floty po 11 tysięcy, coś koło, więc e, powinniśmy być w stanie ich z łatwością pokonać. Miejmy nadzieję, że tylko moja ekonomia znowu nie popadnie w ruiny, jak ich podbije. Aha, jest pomniejsza flota, ale niech tym się zajmą te floty patałachów tutaj. Po co coś one w końcu są, chociaż są tak słabe większość z nich, że raczej nawet półtorej tysięcznej floty nie pokonają. Tutaj jakieś floty też się zbliżają do tego systemu, ale jako, że moja flota już tu jest, no to, to będzie łatwa zdobyć. Ale nie, oni próbują przelecieć obok mnie jak frajerzy. O nie, ja się tak nie bawię. Przelećmy tutaj, a... Ich stolice zdobądźmy armiami. Tutaj jest 49 populacji, więc takie zdobywanie populacji powinno dać mi masywną przewagę nad innymi państwami. Nawet jeżeli nie będę w stanie e, doganiać ich epicko technologicznie, co może nie być możliwe, o cholera, ta armia jest zagrożona. Pytanie, czy zdąży? Nie zdąży polecieć, cofnijmy ją. Niestety na tym modzie, jak widzicie, przeciwnicy lubią atakować z wielu stron. Ale jak widzicie, tą flotę moi tak jakby wasale pokonają. Ja potrzebuję chyba naukowego statku, żeby zeksplorować ich ten system, bo inaczej go nie będę mógł podbić. Bo nie chcę podbijać tylko czterech systemów, a tyle ile się da. Teraz ten statek naukowy natychmiast się cofnie, ale za to ja tutaj wlecę flotą. Bo teraz już mogę. A bo tutaj była potężna stacja, to dlatego ja straciłem tyle tych stateczków. Ich stacje potrafią być całkiem potężne. Prawie 5000. Ale to niewystarczająco, żeby mnie zatrzymać. W tym momencie muszę wykorzystywać każdą przewagę, jaką tylko mam, każdą okazję do zaatakowania kogoś, póki jeszcze nie jest w federacji, albo nie jest czyimś wasalem, albo nie jest superpotężny. To ważne, żeby to zrobić. Epidemia się niestety nie udała, nie udało się ją powstrzymać i straciliśmy jedną populację. Naprawdę, to państwo tutaj tak daleko też jest częścią gwiezdnej Ententy. O, panie. A, i poddali się, bo jestem za gruby. A, i przestali istnieć również. Reszta ich systemów była najwyraźniej y, systemami, które nie były przez nikogo zamieszkane. Nie było tu żadnych planet. No dobrze. Mamy nowe stacje, które niestety są za drogie, więc trzeba z, przynajmniej część z-downgrade'ować. Właściwie to z-downgrade'ujmy wszystkie, bo te koszty robią się absurdalne bardzo szybko. Deuterium zaczęło mi brakować, bo ci idioci mają darmowe deuterium, którego ja nie mam. Eh, coś mi się wydaje, że ten podbój to nie był do niczego potrzebny, bo jak widzicie, gospodarka zesyrała się jeszcze bardziej. Hmm. Spróbujmy to jakoś odwrócić, ale. Ale to nie będzie łatwe, bo mamy teraz mnóstwo więcej populacji. I brakuje nam energii, minerałów, żarcia i suppliesów. Mam wrażenie, że te planety, które. Podbiłem, no tak, nie dość, że są z, totalnie zbombardowane, to jeszcze produkują głupoty, które totalnie mi nie są potrzebne. Oho, to produkuje Dilifium, ale zżera tak ogromne ilości. Ja nie mogę zasobów, że to jest. Nie, to trzeba wywalić. To produkuje rekrutów, których i tak mam za dużo, więc też nie jest potrzebne. Nie jak, nie, jak teraz nie rozwalę połowy z tych bezużytecznych budynków, no to straszne będą straty. Nie potrzebuję aż tyle stopów. Ale stopów nie będę psuł, no bo ci robotnicy i tak się nie zdegradują. Na to będę musiał 20 lat czekać, prawie. Teraz powinniśmy zacząć zużywać. O, znacznie mniej tych minerałów i żarcia. No to jakiś absurd totalny był, jak bardzo. Ile tutaj ja mam żałosnych budynków, które są totalnie bezużyteczne? Jak widzicie, tych oficerów mam bardzo dużo za dużo. A oni mi zżerali po stówkę tego i tego. Więc dobra, jak już się tym zajmę w pełni, to to nie jest aż takie trudne. Mienie tego pod kontrolą, no ale jednak. Teraz mam mnóstwo tych pracy. Skilowych, których nie ma kto robić, ale z tego co widzę, suppliesów mi brakuje, więc produkcja suppliesów to jest idealna rzecz, którą można tu zbudować. No, no, siły dyplomatycznej wcale nie poprawiliśmy sobie za bardzo w tym podboju. Mamy pakt komercyjny od Romulan, który da nam złoto. Hmm. Widzę, że tutaj pakty są robione w złocie. Aha, ciekawe, może polityki mogą coś zmienić. Mamy stan dyplomatyczny, ekspansjonistyczny, którego nie chcemy. Chcemy suprematystyczny. Ale czy wtedy przypadkiem Romulanie nas nie jalo. będą niecierpieli? Nie, oni są belligerent. Czyli to nie jest do końca to samo, więc nie będzie źle. Bierzemy supremacist. Polityka żarcia jest spoko, taka ma być. Mamy też ekonomię zmilitaryzowaną, i właśnie dlatego pewnie produkujemy tak mało supply'ów Więc weźmy zmiksowaną. Bo jak widzicie, 15% za 25% nie jest do końca optymalne. Polityka handlowa tworzy nam latinum, czego nie chcemy. Niech tworzy Consumer Goodsy. Teraz Consumer Goodsów powinien mieć mnóstwo na dłuższy czas. A, i jeszcze zmienimy nasz system edukacji, żeby był systemem propagandy również. Technologia technologią, ale jeżeli się troszeczkę zacofam, a natomiast nasza gospodarka znowu wstanie, to byłoby fantastycznie. Bo wtedy już będę mógł sobie później w technologię inwestować, ile będę chciał, kiedy... Kiedy to wszystko będzie działało. O, tutaj jest Betelgeza. Hmm, ciekawe. Niestety tego systemu już nie odzyskam, ale że to tutaj jest ten kabal. We are born between the stars. Na którym będziemy szpiegowali. Dzięki czemu odkryjemy więcej ich systemów i tak spróbuję ich podbić. Skoro tutaj w tą stronę nie jestem w stanie się pan... nie jest. Skoro nie jestem w stanie atakować tych państw, bo są zbyt potężne, to pójdziemy na wschód. I te zmiany mają być niby potężne, ale jak na razie nikt nie wie o co tu chodzi. W tym czasie zdołałem troszeczkę poprawić ekonomię. Pobawiłem się zdobywaniem o właśnie informacji, no i Husnakowie też są gigantyczni i zapewnie ultrapotężni. Więc póki co jakoś tam sobie wajbuje. ci mają 3,500 siły znowu mi żarcia brakuje, no, bardzo zabawne. Ci mają 3000, więc troszeczkę mniej. Ja mam 3200, więc nie jest źle, dużą część tego zyskałem sam z siebie bez żadnych podbojów, więc widzę, że te podboje nie są jakieś super, a i zmarł nam kanclerz drugi i teraz mamy kanclerza Mowga, który, wygl który wygląda jak ten stary Klingon bez żadnych zmian i jest on tak długowieczny, co się nie przyda za bardzo ekspansjonistyczny, co się nie przyda za bardzo i jego agendą jest obrona granicy, czyli platformy defensywne, co również się nie przyda wcale, więc ten władca jest bezużyteczny, fantastycznie Natomiast jeszcze parę lat i będziemy w stanie, może. No, teraz, przez to, że Stary Władca był dobry w produkcji żarcia, to sporo mniej żarcia produkuje. A że ulepszyłem floty potężnie, to um, energii też produkujemy mniej. No, ale teraz mamy floty dwie po. E, ile to jest? 17 i 15 tysięcy. Więc y, nie będę aż takim popychadłem w tej przestrzeni galaktycznej. No, ale rozwala mnie to, że tutaj państwo gdzieś turbo daleko, a też jest sojusznikiem Zjednoczonej Federacji Planet. Ja się zastanawiam, czy oni będą ich anektowali wszystkich, bo wiem, że mogą. Ale tak, mogę produkować więcej żarcia tutaj fantastycznie. Jeszcze tylko ze 30 budynków y, produkujących żarcie, i być może y, będę produkował go tyle. Że wystarczy dla mojej populacji, no ale nabudowałem lui i dalej mi tego brakuje. Mamy pakt o nieagresji od Romulan. Spoko. Dobrze, że oni są tacy potężni, bo. Yy, no, dzięki temu nikt nie będzie mnie atakował. A tak to wydaje mi się, że któraś z tych. Państw mogłoby się stać już na tyle silne, żeby mnie zaatakować, tym bardziej, że one są bardziej technologicznie zaawansowane, jak widzicie. Ewentualnie mógłbym spróbować zaatakować ten Sona Command i zrobić na nich taktykę robienia w Luja sztuczną inteligencję, czyli będziemy dewstakować i czekać, aż jakaś tam flota ich przyleci i będziemy ją rozwalali wszystkimi flotami naraz. A dopiero... I, I nie będziemy ich ofensywnie atakowali, póki oni nie zechcą mnie tam zaatakować. A że oni atakują na wielu frontach naraz, to być może uda się w takim razie ich zniszczyć. Chyba, że nie są aż tacy głupi i się okaże, że y, też zrobią devstaka. Jeśli będą wiedzieli, że mogą moją flotę pokonać, to mogą się na niej skupić w takim razie. Aj, dupa. Coś nie poszło nam w szpiegowaniu kabalu, ale mamy... O, nie, tutaj nie zbuduję następnej farmy hydroponicznej. A jakbym chciał je ulepszać, to jak widzicie, będę potrzebował tego zielonego dymu. Czy tam gazu. A wiecie, z czego produkuje się ten y, zielony gaz? No nie zgadniecie, z żarcia. To jest przecież bardzo logiczne. Więc no, dupa, jestem zablokowany. A może by tak, wprowadzić parę o właśnie handli, będziemy sprzedawali. Zacznijmy od tego, że 4 Latinum, bo tego nie potrzebuję wcale. Czy mogę luxurysy sprzedawać? Nie mogę. Ale mogę sprzedawać co tam? Dwa talonian kryształy. I tak będzie trzeba sobie z ekonomią poradzić. 12 Kemosaitów, ale będziemy sprzedawali 10, żeby nie sprzedawać zbyt dużo. Dzięki temu, że nie sprzedaję tego na dużej ilości, to ich cena nie będzie spadała. Teraz tak, 4 topalajny. Albo wiecie co, sprzedajmy z 15 stopów i będziemy kupywali 80 żarcia, albo 50 żarcia powiedzmy. To połowę problemu rozwiąże, przynajmniej w tym momencie. A powinniśmy wyjść dalej na plus, chociaż z drugiej strony żarcie może być... Nie, żarcie jest dosyć drogie, więc... Dupa, nie możemy tyle kupować. 50 żarcia to już za dużo. Więc będziemy kupować 30. Ho, akcja się udała i w Kabalu. Ale niestety nie zyskaliśmy więcej informacji na temat ich terytorium. Więc weźmy teraz... Yy... Dominację, glory, weźmy glory, chociaż nic tu już nie jest mi przydatne. Co tam? Ambasada z Saurianami. Okej, okay, oni są niestety wasalem Federacji Zjednoczonych Planet. Wydaje mi się, że Husnakowie byliby dosyć łatwym celem teraz do podboju, żeby tak tutaj o podbić im parę planet, bo są najsłabszym z moich y, w, sąsiadów poza Morze My Kabalem. The stars. Rzeczywiście, kabal jest mega słaby w porównaniu do mnie. I tak samo mamy tutaj, o. Święty zakon Kinshaya. Oni powinni być dosyć słabi. To, oni mnie nie cierpią, ale powinni być za to słabi, więc już w następnym odcinku znowu zajmiemy się podbijaniem, bo w tej serii w każdym odcinku będzie podbijanie, bo w podbijanie jest fajne i bo brakuje mi żarcia i mam ból dupy na to. I... Każda wojna będzie się tutaj kończyła gigantycznym regresem ekonomicznym, niestety. Oho, tutaj możemy więcej żarcia produkować fantastycznie. A tutaj będę musiał zacząć co innego robić: na przykład, no nie wiem, więcej energii, co też się przyda, więc jest spoko. No ale co tam? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I cześć!